Cześć, ja jestem Sarcz i zapraszam Was do oglądania kolejnego bonusowego odcinka z Cyberpunka 2077 Widmo Wolności. Przechodzimy w tym momencie misję fabularną Ciernie i Gwiazdy, by poznać trzecie zakończenie tego dodatku. Ruszamy za Songbird. Ostatnio udało się podsłuchać rozmowę między Reedem a Myers. No i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Cały czas musimy się przekradać, uważać na strażników. Skorzystamy z tej windy, co? Ewakuują cywilów. Czyli szykują się nam grubą rozpierduchę. Dobra, to teraz z powrotem do terminalu. Musimy się streszczać. Za chwilę rozpęta się tam piekło. Na płytę startową pojedziemy pociągiem. Ale najpierw musimy się przedrzeć przez terminal Tycho. Rzucimy jeszcze okiem. System notyfikacji. Alarm pierwszego stopnia. Udaj się do najbliższego wyjścia. Zachowaj spokój. Komandosi Myers, zaczyna się. NSA kontra Orbital Air. Niech się wykrwawią. Wow. Przycisnąć go! Tu mamy nie brać udziału w tej walce? Przejdźmy sobie tutaj po prostu. Jak będzie trzeba, to oczywiście powalczymy, ale jeśli mają się wykrwawiać, to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tam mnie, kurde, wypatrują z daleka cały czas. Jakimś cudem, ale lepiej, żeby się zajęli sobą. Tam jest wyjście. Szybko! Cały czas, kurde, idę w tę stronę. Leci! Na spokojnie, na spokojnie. Dobra. Kolejny ekstremista! Kurde! Jest ich jeszcze więcej. Dobra, biegniemy po prostu, co? O, masakra. Żebym tego nie pożałował. To jeszcze nie koniec. Nie daj się teraz zabić. Dostań się do windy. Jasny gwint. Co tu się wyprawia? Ale winda jest przed nami. Kurde, dam radę wejść? Jestem za nisko. Spróbuję jakoś tędy. Nie no, ale tutaj to już chyba musimy sobie poradzić, co? Zapaść systemu na jednego. Terrorysta! Może się jeszcze do czegoś przywiążesz! Dobra. Będzie załatwiony. I teraz winda. No serio, poczekaj na windę. Te ataki nic ci nie dadzą! Gdzie? Tutaj kogoś mamy? Oczywiście. Ale dobra, nie widzą nas. Wow! Kurde, jest ich jeszcze więcej. Terrorysta! Może się jeszcze do czegoś przywiążesz! Jasny gwint, no. Czekajcie, spróbujmy tamtego załatwić. Dało radę. Jeszcze ktoś tutaj mi wypatruje, czy jak? Spokojnie, spokojnie. Teraz będą po prostu strzelać do siebie. No najwyraźniej. Dobra, nie zabieram tych rzeczy. Tylko po prostu wchodzimy. No ale musi tu być jeszcze Songbird w środku. Żebyśmy mogli wyruszyć. Dawaj, dawaj, dawaj. Zapraszam, zapraszam. Nie chce mi się wierzyć, ale udało się. Nie zorientowali się absolutnie. Dobra, nareszcie. Hala odlotów. Okej. Uważaj! Było blisko, ale chyba nas nie widzieli. Wi, jak ten śmigłowiec nas dorwie, będziemy bez szans. No to postarajmy się, żeby nas nie dorwał. Nikogo. Zaraz zobaczymy. Idź przodem. Zaraz zobaczymy, czy faktycznie nikogo tutaj nie ma. Ok,
Okej. Raczej spokój. Czysto. No, chyba czysto. Czysto! Dobra, rzućmy jeszcze okiem na to. Mamy jakąś wiadomość. No i Songbird za chwilkę tutaj wejdzie. A proszę, Crystal Palace. Kolejna wzmianka na ten temat. Kręci mi się w głowie. Pozwól mi rzucić okiem na swój hardware. Czy to bezpieczne? Znam większość swoich podzespołów. Uruchomię autodiagnostykę i dam ci dostęp do twojego BIOS-u. Widzę. Spróbuję podkręcić kompensator. Oby wytrzymały. To wszystko miało wyglądać zupełnie inaczej. Ale liczy się cel, prawda? Już niedługo. To ile kosztuje lot na Księżyc poza rozkładem? Jedną rozmowę i kilka tajemnic. Państwowych? Państwowych, osobistych. W moim przypadku to jedno i to samo. Chodziło o Blackwall? Między innymi. Nie rozmawiajmy o tym. Nie oceniaj mnie, proszę. W sumie to kurczę, mogliśmy się zapytać, kto jej załatwił ten bilet? W sumie rozumiem cię. I dobrze sobie radzisz, naprawdę. Jak na egoistkę, co? Daj spokój. Lepiej się zbierajmy. Pomożesz mi wstać. Wyglądasz już lepiej. Mówisz? Ale rzeczywiście nie ma zbyt wiele czasu, żeby się zatrzymywać. Chodzimy. O kurwa! Uważaj! Chowaj się! Uzbroj! Masakra. Dobra, no przebiegniemy po prostu. Kurde! Co jest? Nie otwiera się! Schody! Szybko! Jasne. Dawaj, 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 na górę. Okej. Okay. Nie wierzę, nie wierzę. Pierdolona majerc! Skup się teraz! Kurde! Po prostu świetnie. Nie, 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 za dużo się tutaj dzieje. Pośpiesz się! Masakra. Dobra, lecimy. Trudno. Chyba nie ma sensu tutaj walczyć. Teraz dowie, że kontroli lotów. Przyśle po nas pociąg. Idź przodem. Może być różnie. Kurczę, co z tym ekwipunkiem? Dajcie mi chwilkę. No bo w wielu momentach może jest skazana ucieczka, ale lepiej być uzbrojony, co? Lecimy. Za cicho tutaj. Uważaj! Kurwa, to pułapka! Nie dostaną nas. Chyba. Schowaj się! Musimy wsiąść do pociągu. Zawiezie nas na pociąg z modromu. No dobra, to teraz naprawdę walczymy. Kurde. Ale to z każdej strony są. Zgrupować się! Dobra, na szczęście mamy gdzie się ukryć. Też będą, kurczę, korzystać z osłon. Jeszcze kamuflaż. Masakra. Dobra, bo ja tutaj zginę. Na górę. Spróbujmy jakoś tak. I teraz dopiero. No niestety, kurczę. Źle to wygląda. Bardzo źle. Tu jest. Zlikwiduj wszystkich.
Musimy się dostać do wieży! Potrzebne medy! No kurczę, jak tu ich likwidować, kiedy z każdej strony atakują? Masakra, niech się nam uzupełni trochę apteczek też. Dobra, jedna uzupełniona. Neutralizacja! Spróbujmy tutaj. Mogę z daleka? Atak wirusowy? I właśnie, jeszcze ujawnienie interfejsów. To nam trochę pomoże. Tak jest. Tam jest, kurczę. Dobra, wiem, gdzie przynajmniej ruszać. Okej. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze chwilka, przeładowanie. Koniecznie tego tutaj załatwić. Okej. Przynajmniej nie będzie nam przeszkadzał. Teraz tak, tam mamy. Czy to ostatni? Ten był ostatni. Nie oberwałaś? Wszystko okej. Wieża kontroli losu. Idziemy. Trzeba ściągnąć pociąg. Dobra, dobra, dobra. Przynajmniej na razie opanowana sytuacja. Gdzie to jest? Działamy. Co teraz? Odpalę tę konsolę i ściągnę pociąg. Pamiętaj o podsieci serwisowej kolejki. Na pewno jest dużo wolniejsza. Nie mówię, żeby z niej korzystać, tylko żeby ją zablokować. Myślisz, że będą chcieli mnie oflankować? Masz rację. Postawię tam lot. No to do roboty. Powodzenia. O kurczę, kolejny atak? No nie wierzę. Przygwoździć go! No zdecydowanie jest to trochę bardziej wymagające zakończenie, jeśli chodzi o to, ile musimy tutaj się nastrzelać. Odpierać te kolejne ataki rzeczywiście. No ale cóż, poradzimy sobie. Ujawnienie interfejsów. Dobra, tutaj też jest. Tak jest. I teraz tak, atak wirusowy jeszcze. Bardzo dobrze. Kurde, ci z czaszką zawsze bardziej odporni. No właśnie, to nie wystarczyło jeszcze. No jak ci idzie? Potrzebuję więcej czasu. Odsłonim się! Nie mam, kurde, amunicji. Serio? Tutaj też nie? O, nie wierzę. Dobra, gdzie tutaj może być amunicja? To jest dobre pytanie. Do strzelby jest trochę więcej, ale to powinienem się wtedy zbliżyć. Dobra. Spokój. Lecimy. Mamy straty! Jeszcze tu. Noż, kurde. Zegrupować się! Ej, bo tutaj wychodzicie, a oni mogą w nieskończoność wychodzić, co? Bo i tak musimy odpierać ataki. Kurde, ale gdzie może być amunicja? Pewnie gdzieś ją tutaj mogłem po drodze widzieć, ale nie zwróciłem uwagi. Zdecydowanie by się, kurde, przydało. Bo tych przeciwników to po prostu mogę zbierać. Jakąś broń. No dawaj go, kurde. Nareszcie się udało. Trzymaj, już kończę. No ile można czekać, Songbird? Ale nie no, trochę chyba jednak od nich też zbieram amunicji mimo wszystko, co? Tak, zdecydowanie, dobra. Byłem pewien, że nie. Kurde. To bez przesady, co? Restart optyki niestety. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Aha, tylko że teraz z restartem optyki nie mogę skorzystać. Bo chciałem ujawnienie interfejsów znowu zrobić. Widzieć, skąd nadciągają, również przez ściany. A dobra, bo tam mamy. Tutaj też przeszkodzimy. Lecimy, bo będzie zwarcie, jak tak dalej pójdzie. Tego bym wolał, kurde, uniknąć. Uważaj na drony. No jeszcze drony.
Dobra. Z tej strony też. No i o to chodzi. Okej. Przeładować każdą pukawkę. Też nie ma kiedy. Udało się. Już jedzie. No jazda, jazda. Idę do ciebie. Jest, Zuno. Szybciej, szybciej, szybciej. Gdzie nie jest? Miałam szczęście. Tym razem. Jesteśmy bez szans. Muszę sięgnąć za Blackwalla. Nie ma innego wyjścia. Sama nie dasz rady. Muszę ci pomóc. Inaczej oboje zginiemy. Przyda mi się. Proxy. Gotowy? Zaczynaj. To może być ryzykowne. Okej. Zaczyna się. Jasny gwint. Co mi? Żyjesz? Pomogę ci. Oprzyj się o mnie. Musimy dotrzeć do pociągu. Boli. Wiem, Somi, ale udało ci się. Uratowałaś nas. Słyszysz? Wi. To Blackwall. Nie bój się. Jestem z tobą. Ależ to daje moc. Ale jednocześnie jest niesamowicie wyczerpujące. Masakra. Prawie jakbyśmy byli niezniszczalni. Kurde. Dawaj, 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 tutaj. Wejdziemy czy nie? Szybko. Pomogę ci. Zaraz będziemy na płycie. Trzymasz się jakoś. Jak myślisz? Najgorsze już za nami, co? Dla mnie najgorsze zawsze jest to, co było. A nie to, co będzie. Analityczka, optymistka. Jak utrzymałaś się w zawodzie? Oddzielam pracę od życia prywatnego. Posłuchaj tego szumu. Mam ochotę zasnąć i już się nie obudzić. Hej, nie zasypiaj. Śnił mi się ostatnio Reed. Ciągle ten sam koszmar. Jak wtedy, w tamtym pociągu. On umiera przeze mnie. Może Reed ma taki sam koszmar? Też opowiadał mi tę historię. To znaczy, że ci ufał.
Straciliśmy jego zaufanie. Johnny byłby bardziej dosadny, ale ja powiem tylko, że nie ma nic gorszego niż zdradzić przyjaciela. Żałuję. Ale nie cofnę czasu. Chciałabym o tym zapomnieć. Myślę, że Reed już ci wybaczył. Co mi? Straciła mnie tylko Rita. Oho. Co masz na myśli? Matryca neuralna V. Można jej użyć tylko raz. Jak to tylko raz? To jest Ziza Blackwalla, która istnieje tylko wtedy, kiedy ewoluuje. Gdy ją uwolnię, przerwę ten cykl. Wykona mój rozkaz, ale sama się rozpadnie. Bezpowrotnie. No, oczywiście nie mogło być za różowo i w tym zakończeniu. Od kiedy wiedziałaś, że tylko jedno z nas wyjdzie z tego żywe? Kiedy dowiedziałam się o istnieniu Sinosure i zaczęłam badać, Serio? Ja... myślę, że... niedługo umrę. Naprawdę żałuję, że nie byłam z tobą szczera. Przepraszam. Cóż za nowość. Nie musiałaś ukrywać przede mną prawdy. I tak bym ci pomógł. Co mi? Kurwa. Zaimponowała mi. Oszukała wszystkich. Myers, Hansena, Rida. No i ciebie. To nie pierwszy raz, jak mnie ktoś wystawił. Dam sobie radę. Wiesz, Vi, czasami rozczula mnie twoje podejście do życia. Naprawdę. Zgadza się. Dziewczyna cię wyruchała. Masz prawo być na nią wkurwiony. Ale nie odpuściła do końca. I za to należy jej się szacunek. Mniejsza z tym. Znowu wróciliśmy do punktu wyjścia. Musimy znaleźć inny sposób, żeby się uratować. Zawsze możesz zadzwonić do Rida. Zabije mnie. Ale ty masz ego. Nic dla niego nie znaczysz. Jemu zależy tylko na jednej osobie. No dobra, miło było wpaść na chwilę, ale chyba powinieneś już ją obudzić. A kurde. To jeszcze jest moment, kiedy możemy nagle zmienić zdanie. No ale nie. Już prawie jesteśmy na miejscu. Jeszcze trochę. Czyli znowu sytuacja, z której nie ma dobrych rozwiązań. Już blisko. Nie takich, jakie byśmy sobie życzyli przynajmniej. O kurwa. No nie no. Stój. Już, widzisz? Tylko ją położę. Jednak się to nie uda. Powoli. To co teraz? Reed, ona umiera. Trup prowadzi trupa na śmierć. Jeśli umrze, to będzie wyłącznie twoja wina. Jasne. Bo ty i Myers nie macie z tym nic wspólnego. Na Księżycu czekają tylko śmierć. Jak chcesz ją uratować, oddaj ją mnie. Wiemy, co ją też czeka w innym przypadku. Wiemy to z innego zakończenia. Tam, na dachu. Pozwoliłeś wydać na nią wyrok. Słyszeliście. Każde słowo. Sytuacja się zmieniła. Oddaj mi Songbird. Wciąż mogę jej pomóc.
Da się go przekonać? Somi nigdy sobie nie wybaczyła, że 7 lat temu wykonała rozkaz Myers. Wiesz o tym? Z tobą będzie tak samo. Będziesz żałować do końca życia. Teraz nie chodzi już o tę dziewczynę. Chodzi o to, żeby nie wywołała kolejnej wojny. Zabieram Songbird do Waszyngtonu. Musi odpowiedzieć za zdradę. Całe życie chowasz się za sztandarem NUSA. W końcu cię z nim pochowają. Nie rozumiesz. Rozumiem. Lepiej niż ty. I myślę, że nie robisz tego dla Nowych Stanów. Ani nawet dla Myers. Reed, ty to robisz dla siebie. Bo bez tego nie istniejesz. Weź, dorośnij wreszcie. Dawno się pogodziłem ze swoją osobistą porażką. Próbowałem pomóc Songbird, bo mi na niej zależy. Odebrała mi wszystkie argumenty. Ciebie też pogrąży. Oddaj mi ją i uratuj siebie. Jest nieugięty, co? Reed, nie chcę cię zabijać. Ja ciebie też nie. Po prostu odwróć się i odejdź. No nie, no nie po to przeszliśmy całą drogę. Nie. Nie oddam ci Somi. Zejdź mi z drogi. Daję ci 3 sekundy. Kurde. Raz. Reed! 2. Jasny gwint. No i co? Musimy... To kurwy jebany Reed! Musimy go zastrzelić? Przykro mi. Kurde. Za późno. Rozumiem, że jak ją oddamy, to wtedy będzie jeszcze inne zakończenie. Kurwa. Które sobie sprawdzimy. Nie miałeś wyboru. A twoja klientka zaraz dołączy do Lida, jeśli się nie pośpieszysz. Już dobrze. Jeszcze tylko ostatni wysiłek. No i co teraz o tym myśleć? Lecisz na księżyc, Somi. Uciekasz od nich wszystkich. Dobra. Co my tu mamy? System wspomagania życia. Diagnostyka. Ciśnienie, tlen, pompa infuzyjna. Czasem myślę, że też chętnie zostawiłbym to wszystko gdzieś daleko za sobą. Już. Spokojnie. Przestrzeń to wolność, Somi. Co z Reedem? Włos zamknięty. Zasilanie wewnętrzne włączone. Ciśnienie wodoru właściwe do startu. Automatyczna sekwencja startowa zainicjowana. No, to nie ma już odwrotu. 60 sekund. Zapłon silników głównych RS-2-5. Zaraz lecimy. Pierwszy raz wystrzeliwuję pojazd kosmiczny. Tak. Ja też. Do startu 50 sekund. Silniki stałego materiału pędnego uruchomione. Cokolwiek czeka Somi na orbicie, mam nadzieję, że będzie szczęśliwa. Jest wolna. Udało się jej. Miała to, czego mnie zabrakło. Szczęście, kurwa. To nie jest szczęście, Johnny. Wy po prostu chcieliście innych rzeczy. Tak? To powiedz mi, czego tak bardzo chciałem. Aplauzu. Wszystko, co robiłeś, robiłeś pod publiczkę. Może. Może rzeczywiście mogłem zrobić więcej. A może po prostu nigdy nie wierzyłem, że wyjdę z tego żywy. I może...
Może ta dziewczyna doprowadziła sprawy do końca, a mnie zabrakło do tego determinacji. Może. Przynajmniej jesteś ze sobą szczery. To też jest jakiś rodzaj wolności. Powiedz mi jeszcze, że ograniczenia są tylko w mojej głowie. Obserwuj widowisko. Do startu 0 sekund. Start. Ważne, że jej się udało. Przynajmniej z tej perspektywy zrobiliśmy coś dobrego, chociaż też zawsze nie mamy pewności, jak to się z nią mogło potoczyć tam dalej. To tylko potwierdza, że no naprawdę żadne zakończenie w tym dodatku, tak jak i w podstawowej grze, nie jest krystalicznie idealne i miałbym tutaj ogromne wątpliwości. Chociaż teraz, jak już mam tę pełną wiedzę związaną z Myers, z Reedem, z Songbird, ze wszystkim dookoła, jakie tutaj są konsekwencje początkowych zakończeń, znaczy tych wszystkich ostatecznych wydarzeń w zakończeniach, no to mocno bym się zastanowił, czy jednak może to rozwiązanie nie jest w tym do pewnego stopnia najlepszym, chociaż no mówię, to naprawdę ciężko jest tak po prostu określić jakieś zakończenie najlepszym. Często w grach bardzo łatwo jest stwierdzić, które zakończenie jest tym najbardziej optymistycznym. Tutaj naprawdę można mieć duże wątpliwości, bo coś w jednym zakończeniu wyszło lepiej, ale coś innego gorzej, w drugim zakończeniu jest na odwrót. Kwestia tylko tego, jak to wszystko wyważymy, poszczególne konsekwencje naszych decyzji. Jestem ciekaw, jak wy patrzycie na to ze swojej perspektywy. Oczywiście zobaczymy też, co się wydarzy po napisach końcowych, no bo liczę na coś więcej, ale ciekaw jestem właśnie waszych spostrzeżeń, które z waszej perspektywy zakończenie wam najbardziej odpowiada. Oczywiście wciąż jest jeszcze do przejścia jedno, czyli tutaj najwyraźniej, kiedy możemy faktycznie oddać Songbird Reedowi. No ale wtedy pewnie jej los będzie podobny jak w tych wcześniejszych zakończeniach. No to dopiero będziemy sobie sprawdzać w następnym bonusowym odcinku. Możliwe, że ostatnim, no bo patrząc na to, że musimy tylko tę końcówkę rozegrać ponownie, no to nie sądzę, żeby to zajęło więcej niż jeden dodatkowy materiał. Przekonamy się, a póki co czekamy na to, co wydarzy się po napisach końcowych. Następnego poranka. To co teraz? Teraz zrobimy papa twoim marzeniom o długim i szczęśliwym życiu. No właśnie, ale też wiemy, co się wydarzyło, kiedy niby mieliśmy mieć to długie i szczęśliwe życie. Spędzimy razem jeszcze trochę czasu. O kurwa, cudownie. Nie jest tak źle. Wyszliśmy cało z wojny polityków ze szpiegami. Na pewno dorobiłeś się potężnych nieprzyjaciół. Myers o tobie nie zapomni. Nie po tym, jak zabiłeś jej najwierniejszego człowieka. Aczkolwiek, no, raczej z konsekwencjami tego się nie zapoznamy już w tej grze, bo kolejne dodatki nie są planowane. Myers zależało tylko na Songbird. Reedowi zresztą też. Reedowi zależało, żeby do końca pozostać lojalnym. Tylko, że tak się nie da przeżyć życia. Każdy z nas prędzej czy później kogoś zdradzi. Najczęściej samego siebie. Może w sumie wyświadczyłeś mu przysługę. Teraz muszę się skupić na sobie. Miło było pokrzyżować plany NUSA i wystrzelić półżywego cyborga w kosmos. Tak się właśnie zostaje legendą. Ale zegar tyka. Umierasz. Musisz coś z tym zrobić. No tylko, że właśnie teraz już wiemy, że nawet jeśli dochodzi do operacji, co jak do tej pory było możliwe tylko w przypadku jednego z zakończeń, no to jednak następstwa tego też były bardzo nieciekawe.
I nawet tamto zakończenie wobec tego jest też takie w dużym stopniu negatywne. Zależy też jak na to spojrzeć, czy jak na nowe otwarcie V, czy właśnie jak na to, że stracił dotychczasowe życie i musi totalnie teraz od zera zaczynać, co też z jego perspektywy nie musi być najlepszą opcją. W każdym razie, żeby sprawdzić, czy jeszcze się coś tutaj nowego nie pojawi, to odczekam parę dni i zobaczę, czy ktoś się na przykład nie odezwie, bo jeśli chodzi o tę informację, żeby znaleźć skrytkę slidera, to oczywiście robiliśmy już to w ramach serii z dodatku. Alex dzwoni. Cześć, V. Zaskoczony? No proszę, czyli to jest coś nowego. No tak, no bo ona przecież przeżyła. Cieszę się, że dzwonisz. Powinniśmy porozmawiać. Zgadza się. Spotkałem się w MOW. Stałe miejsce. To zaproszenie od ciebie czy od FIA? Jeśli nie masz worka na głowie, to znaczy, że ode mnie. W takim razie do zobaczenia. No ciekawe, co ona teraz po tym wszystkim powie. Tutaj jeszcze mamy ten system notyfikacji. W związku z niedawnym atakiem terrorystycznym Orbital R uprzejmie informuje o nadzwyczajnych zmianach organizacyjnych w funkcjonowaniu. No i tutaj mamy ten skrót. Terminal B pozostaje zamknięty do odwołania, a na terminalach A i C obowiązują zaostrzone procedury bezpieczeństwa. Przepraszamy za niedogodności. Orbital R zachęca pana do chwili refleksji oraz złożenia kondolencji przy pomniku ofiar masakry zlokalizowanym przed wejściem do terminalu B. No, kolejne konsekwencje tego, co tam się wydarzyło. No, w każdym razie udamy się teraz szybko na spotkanie z Alex. Tutaj, tak, to jest to znane nam zadanie, więc ruszamy tutaj, czym prędzej. No to jesteśmy w takim razie tutaj, wchodzimy od razu na górę. Mam nadzieję, że Alex nie będzie miała w tym momencie żadnych klientów, żebyśmy mogli sobie pogadać absolutnie na spokojnie. Krwawego zamachu terrorystycznego dokonanego przez nieznaną organizację na terenie Międzynarodowego Transorbitalnego Portu Kosmicznego w Night City. Akurat to tobie mówię. Dziesiątki ofiar, głównie wśród pracowników Orbital Air. Paraliż ruchu lotniczego oraz wielomiliardowe straty materialne to smutny bilans tego bezzasadnego aktu agresji. Znam tę retorykę. W ten sposób nakręca się wojna. W wydaniu wiadomości łączymy się z Nairobi. Myers to stara wojskowa pizda i wie, jak eskalować konflikt. CEO Orbital Air. Jedno jest pewne. Gdy skoczą sobie do gardeł, wygrany będzie Militech. Nie mieć wątpliwości, kto stoi za atakiem na klejnot w koronie pańskiej korporacji. Night Corp to chyba oczywiste. Port w Night City to dla nich symbol kolejnych porażek w kosmicznym wyścigu z liderem technologii orbitalnej, czyli z nami. Nie byłam pewna, czy przyjdzie. Czy pozazdroszczą nam sukcesu? Ten cały atak to nieudolna próba. Dużo się wydarzyło. Chyba potrzebuję z kimś o tym pogadać. No to mam szczęście. Dobrze cię widzieć, Alex. Mimo wszystko. Także tego. Sam widzisz. Sprawy się trochę skomplikowały. Zaprosiłaś mnie, żeby deliberować nad stanem świata? NUSA zwijają manatki. Ja też już siedzę na walizkach. Moje ostatnie zadanie? Zlikwidować ciebie. I co? Zamierzasz mnie zabić? Tak. Zostało ci kilka miesięcy życia, prawda? Poczekam. Mam już w portfolio kilka. To był wypadek, prawdopodobnie zgon z przyczyn naturalnych. Chłopaki skisną z zazdrości, jak zaliczę. Zmarł po długiej i wyczerpującej chorobie. Urocza. Weź tę monetę. Jakby ktoś nie wierzył, że wykonałaś rozkaz. Jesteś pewien, że nie chcesz jej zatrzymać? Po prostu weź. Chcę się dowiedzieć, jak to było z Reedem. A co już wiesz? Najpierw się napijmy. Za tych, których już z nami nie ma.
Zarida. Człowieka honoru, patriotę, kompana. Jak to było, Vi? Jak umarł? Powiemy wprost. To ja go zabiłem. Musiałem. Reed, on nie dał mi wyboru. Nie było innego wyjścia. Nie było. Będzie ci brakować Reeda? Był dla mnie martwy przez 7 lat. Po prostu muszę sobie przypomnieć, jakie to uczucie. Pieprzony los agenta FIA. No, to za ludzi z zasadami. I za wszystkich ludzi z zasadami. Co będziesz porabiała w oczekiwaniu na moją śmierć? Będę się nudzić. Nareszcie. Powodzenia, Alex. Uważaj na siebie. Ty też. Pamiętaj, to ja mam cię zabić. Nie pozwól, żeby ktoś mnie ubiegł. To co? Monaco? Blisko. Ale też będzie ciepło. Fajna dziewczyna. Szkoda, że stoi po złej stronie. Dobra, wstawaj. Chodź, trzeba znaleźć nowych ludzi, których polubisz, a potem zabijesz. No i w tym momencie oczywiście można kontynuować wątek podstawki. W zależności od tego też, kiedy zabieraliśmy się za dodatek, no to równie dobrze może być wiele różnych zadań pobocznych. Tutaj wiadomość od Mr. Hensa. Informacja o zleceniach, które oczywiście już wykonywaliśmy. Bo pamiętajmy, że żeby pokazać to zakończenie, no to musiałem wczytać save'a jeszcze z 30 odcinka, a po tym 30 odcinku jeszcze właśnie pozostałymi zleceniami się zajmowałem. Poczekam jeszcze chwilę. Przepuszczę tutaj parę dni. Dostałem jakieś zadanie jeszcze. Wróć do miejsca, które przypominało mi o domu i sprawdź, co tam znajdziesz. Somi, to ty? Ciekawe, bo w międzyczasie oczywiście też dostałem telefon od Mr. Hensa, ale to było tylko zaproszenie, zadanie, które już swego czasu robiliśmy. No dobra, wskazane koordynaty, trzeba to będzie sprawdzić. Błąd, konto nie istnieje. No to jest coś, czego nie mieliśmy, więc dlatego właśnie chciałem najpierw poczekać parę dni, licząc na to, że coś tam faktycznie nowego nam się pojawi. Spotkajmy się tutaj na miejscu. Ciekawe, że te koordynaty doprowadziły mnie niedaleko miejsca, gdzie spotkaliśmy się z Reedem, ale podejrzewam, że to jest z kolei miejsce, gdzie odbyliśmy dość istotną rozmowę z Somi. Jak to walka? Co tu się właśnie wydarzyło? Nie mam pojęcia. Nie powinno tak być, jak rozumiem. Jacyś przeciwnicy zaczęli mnie atakować. Z jakiegoś powodu. Masakra. Wątpię, że to jest powiązane z tym, co tutaj mamy znaleźć. Z jakiegoś powodu losowo się ta walka rozpoczęła, no ale w takim razie ich pokonam szybko, żeby mi tutaj nie przeszkadzali. Tym bardziej, że nie ma ich zbyt wielu do załatwienia. Jeszcze muszę się podleczyć. Dobra, teraz jest spokój. I możemy sprawdzić, bo to faktycznie jest to miejsce, gdzie gadaliśmy z Somi. Zobaczmy. Co tutaj mogę zbadać? Hermetyczny pojemnik. Pył księżycowy. Zabierz przedmioty z pojemnika. Metalowa przypinka. Pamiątkowy gadżet z Tycho. Miasta na księżycu. I tunel kwantowy. Patrzcie.
szczepy. Okej. I to kończy to zadanie, jak rozumiem. Czyli takie dodatkowe przedmioty po tym konkretnym zakończeniu. Jedno z wielu zadań, gdzie musimy tylko odebrać właśnie jakąś nagrodę. No ale z chęcią poczekam jeszcze dłużej, sprawdzając, czy jeszcze się coś nie pojawi. No ale teraz to już naprawdę wszystko. Przeczekałem kilka dni, nie ma żadnych nowych wiadomości ani zadań, więc jeśli chodzi o to zakończenie, to już by było na tyle. Oczekujcie na kolejny i prawdopodobnie ostatni bonusowy odcinek z dodatku Widmo Wolności do gry Cyberpunk 2077. Cześć!